Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Bike Test. W zeszłym tygodniu wpadła do mnie ta maszyna. Jest to BH Gravel X Evo 4,5 z roku 2021. Jest to najbardziej ekstremalny rower gravelowy, jaki widziałem i z jakim miałem do czynienia. Powiem Wam w tym filmie troszkę o nim, dla kogo on jest, jakie on ma wady i zalety. Sprawdzimy go pod takim kątem, czy nadaje się na przykład do bikepackingu i jak bardzo. Powiem Wam też, dlaczego od tego tygodnia jeszcze na nim nie jeździłem, a na sam koniec wykonamy w nim jedną drobną naprawę i korektę wizualną. Także zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od elementu w tym rowerze, który najbardziej go odróżnia od większości rowerów gravelowych na polskim rynku, czyli amortyzator. Fox AX o skoku 40 mm powstał na wezwanie, na prośbę ludzi, właśnie fanatyków jazdy na rowerach gravelowych, bo potrzebowali oni jeszcze dodatkowego komfortu, dodatkowej przyczepności, czy jakiegoś komfortu właśnie na zjazdach, na trudnych warunkach, gdzie rower MTB śmiało sobie radzi, a rowery gravelowe z widelcem sztywnym są już bardzo, jakbym to powiedział, ryzykowne, żeby na nich jeździć, bo jednak to koło przednie, jeśli traci przyczepność, może to sprawiać niebezpieczeństwo właśnie przy jakichś trudnych zjazdach. Większość osób zwiększa komfort jazdy na gravelach poprzez założenie grubszych opon. Wtedy to tłumienie przechodzi także na kierownicę i nadgarstki mniej bolą na dłuższą trasę. Ale ma to także takie wady, jak na przykład zwiększenie oporów toczenia na szutrze czy na asfalcie. A jeśli mamy amortyzator, to łączymy zaletę cieńszej opony, czyli mniejsze opory toczenia, a jednocześnie mamy to tłumienie wibracji, na którym nam zależy. Czy taki amortyzator ma jakieś wady? No przede wszystkim bym zaczął od wagi, ponieważ no, taki amortyzator waży kilkukrotnie pewnie więcej niż amortyzator karbonowy w większości rowerów gravelowych. Także jeśli ktoś ceni sobie bardziej wagę roweru niż komfort jazdy, to na pewno wybierze widelec karbonowy. Druga wada takiego amortyzatora to oczywiście wzrost ceny całego roweru, bo nie da się ukryć, że ten amortyzator będzie dużo droższy niż widelec karbonowy. Także jeśli zdecydujemy się na wybór z roweru z takim amortyzatorem, to musimy mieć grubsze kieszenie. Żeby jakoś zmniejszyć wagę roweru, którego zwiększa amortyzator, oczywiście wprowadzono karbonową ramę, co pewnie zauważyliście. Mamy tutaj także karbonowe koła FSA AGX K-Force Lite. Dzięki lekkim kołom i karbonowej ramie rower waży tylko 10,5 kg z amortyzatorem z przodu. Spójrzmy teraz na tą ramę pod kątem praktyczności dla prawdziwego bikepackersa, dla którego liczy się to, ile toreb można założyć na ten rower i jak bardzo można go obładować z każdej strony, nie korzystając z bagażnika z tyłu. Mam tutaj dobre wieści, ponieważ jest wiele otworów na śruby razem ze śrubami w tych miejscach, w których by się ich oczekiwało, czyli na górnej rurze ramy, na tej ukośnej dolnej rurze ramy, od góry i od dołu. Dodatkowo od góry mamy aż 3 śruby, co daje nam pole popisu, abyśmy mogli regulować wysokość koszyka na bidon albo koszyka na inne rzeczy, jak na przykład na mały śpiwór czy mały namiot. Mamy jeszcze na pionowej rurze także 2 śruby i mamy wszystkie śruby i mocowania na bagażnik, które może nie są w takim oczywistym miejscu, ale są i za to doceniam ten rower. Także widać, że można jakoś solidnie zamontować błotniki. Jedyne, co może kilku osobom brakować, to brak śrub na widelcu. No w amortyzatorze jest to niemożliwe, żeby to było zastosowane, także to jest kolejna wada tego amortyzatora, ale z drugiej strony producenci koszyków bikepackingowych dają takie opaski metalowe, zaciskowe na amortyzatory, co nie przeszkadza w zamontowaniu właśnie takich toreb pionowych na amortyzatory, na widelce. Także to jest taka drobna niedogodność, ale niewielka. A jeśli szukacie toreb do bikepackingu do swojego roweru i szykujecie się na sezon, to zapraszam Was do mojego i mojego wspólnika sklepu internetowego rowelas.pl. Staramy się dodawać tam coraz więcej marek toreb rowerowych, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Może tam znajdziecie coś dla siebie i macie kod rabatowy ode mnie na minus 10%. Teraz parę słów o napędzie. Jest to napęd 1x11 z tylnią przerzutką GRX
najwyższej edycji elektronicznej DI2. Kaseta jest w przedziale 11 zębów najmniejsza zębatka, 42 zęby największa zębatka. Z przodu mamy 40 zębów. Jest to rozwiązanie dla osób, które wolą minimalizm i jeżdżą po trudniejszym terenie częściej niż na przykład po szosie. Wtedy odpada komplikacja przedniej przerzutki, która daje zagwozdkę czasem, które przełożenie teraz było najlepsze. Właśnie podjeżdżamy, właśnie jakaś trudna sytuacja na trasie i nie chcemy o tym myśleć. Wolimy tylko kontrolować biegi z tyłu i to nam ułatwia jazdę. Osobom, które się przesiadają z roweru szosowego, pewnie będzie brakowało tej przedniej przerzutki i dwóch blatów z przodu, ale nie martwcie się, zawsze można dokupić jeszcze przednią przerzutkę GRX, bo manetka już jest przystosowana do przerzutki DI2, więc z tym nie będzie problemu. A osoby, które przesiadają się z roweru typu MTB, na pewno mają już napęd 1x11 czy 1x12 i raczej pokochają ten napęd. Grupa GRX jest to grupa stworzona przez Shimano typowo dla rowerów gravelowych, także nie byłoby tutaj lepszego osprzętu dla tej maszyny. Mamy tutaj na dodatek wersję DI2, czyli wersję elektroniczną bez linki manualnej. Tutaj wystarczy kliknąć manetkę, która daje sygnał do silniczka w przerzutce, żeby przerzuciła bieg w daną stronę. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie precyzyjniejsze, usuwa linkę, która się czasem wyciąga, która się spręża i rozpręża w zależności od temperatury. Tutaj nie występują takie problemy, występuje jeden problem, czyli bateria może się rozładować, tak jak się zdarzyło w tym przypadku, bo przejechałem się dosłownie kilkaset metrów i rozładowała się bateria. Akurat tak mi się trafiło, bo dostałem po testach przez inną osobę ten właśnie rower. No i się okazało, że akurat przy mojej rundzie się rozładowała ta przerzutka i zostało, nie wiem, tutaj na piątym chyba biegu. No i tak mi zostało. A jeszcze nie dorwałem się do ładowarki, więc poluję na nią. Niedługo na pewno ją dopadnę i podładuję tą baterię. No ale widzicie, taka mała pierdoła, a jak wydarzy Wam się ona na trasie, to jesteście ugotowani, bo co wtedy macie zrobić? Na sam koniec zostawiłem hamulce. Jest to dla mnie bardzo istotny element roweru, sprawiający, że jeździcie bezpiecznie na nim. Mamy tutaj hamulce hydrauliczne Shimano GRX. Są to hamulce bardzo dobre. W porównaniu dla mnie do hamulców mechanicznych, które nie sprawdzają się tak dobrze w rowerach gravelowych, ponieważ ja na przykład osoba, która lubi jeździć także w ostrzejszym terenie, gdzie jest dużo spadków terenu, gdzie są jakieś korzenie czy skały, hamulce mechaniczne nie dają rady tak bardzo jak hydrauliczne. Przekonałem się na własnej skórze i od tego czasu wybieram tylko hamulce hydrauliczne w rowerze gravelowym i na pewno nie zejdę półkę niżej niż takie hamulce dla swojego własnego personalnego użytku. Na samym początku tego filmu powiedziałem, że musi zostać w nim wykonana jakaś naprawa i dotyczy ona właśnie przedniego hamulca, który strasznie piszczy, co przekłada się też na skuteczność zatrzymywania. Najwidoczniej musiała się tam dostać jakaś kropla tłuszczu, nie wiem, czasem się tak dzieje, że niestety hamulce zaczynają piszczeć. Jest to okropne w tym rowerze, bo jest on przekozacki, a to odejmuje mu bardzo od takiego wdzięku i przyjemności w jeździe, także zaraz się tym zajmiemy. Na taki przypadek mam przeważnie jeden schemat i zaczynamy od odtłuszczenia tarczy hamulcowej. Jeśli to nie podziała, to wyciągamy klocki hamulcowe i je przecieramy papierem ściernym i także odtłuszczamy. Jeśli to nie zadziała, to trzeba wtedy wymienić klocki hamulcowe, a na sam koniec, jeśli klocki nowe nic nie działają, to trzeba wymienić także tarczę hamulcową i to jest najdroższe rozwiązanie. Zaczynam zawsze od najmniej inwazyjnego, bo staram się unikać wymiany części, które są jeszcze w tym przypadku praktycznie nowe, żeby być troszkę ekologicznym i nie wytwarzać nowych śmieci. A jeśli chcecie takie super narzędzie od Kingtony, to macie link do zakupów poniżej w opisie oraz kod rabatowy. W tym przypadku wystarczyło tylko odtłuścić tarczę hamulcową i przetrzeć klocki, przez co zaoszczędziliśmy troszkę pieniędzy, no i nadal mamy fajne, dobre części w tym rowerze. A teraz robię tą korektę wizualną, o której mówiłem, czyli wymienię owijkę na brązową, taka drobnostka, ale zobaczycie, jak on zrobi różnicę, bo fajnie będzie pasowało do brązowych boków opon. Są dwie metody zakładania owijki, od dołu albo od góry. Tutaj poprzednio było założone od dołu, więc ja zrobię tak samo. No i co, nie wygląda to lepiej? W taki łatwy sposób możecie sobie spersonalizować swojego gravela. Jest to całkiem tani sposób.
szczerze, to nie mogę się doczekać, aż naładuję wreszcie tą przerzutkę specjalną ładowarką do Shimano GRX-a DI2. A jeśli chcecie zobaczyć w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie, jak jadę na tym rowerze, testuję go dla Was i robię sobie nockę w lesie w taki bikepackingowy sposób, to zostawcie 2000 lajków pod tym filmem i Wasze życzenie się spełni. A na sam koniec tego filmu razem z blogiem rowerowym chciałem Wam przypomnieć o tym, że jeśli chcecie zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze w czasie dojazdów do szkoły czy do pracy, kiedy dni są pochmurne, możecie to zrobić poprzez założenie lampek w ciągu dnia. Mogą one poprawić Wasze bezpieczeństwo i Waszą widoczność nawet o kilkadziesiąt procent. Także weźcie to pod uwagę. Jeśli chcecie, to wyposażcie się w lampki rowerowe w ciągu dnia. Oczywiście po zmroku są one konieczne i jeśli ich nie będziecie mieli, to będzie mandat. A jeśli chcecie, żeby blog rowerowy wysłał Wam taką naklejkę promującą bezpieczną odległość pomiędzy samochodem a rowerem 1,5 metra, to napiszcie do nich na Facebooku, macie link poniżej w opisie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej rowerów gravelowych na tym kanale, to oczywiście zasubskrybujcie. To jest naprawdę świetny rower. Cieszę się, że nagrałem o nim film. A tymczasem widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.